Dzień dobry Państwu, witamy na konferencji SLD, na której poseł Stanisław Wiątek, szef sztabu wyborczego SLD, odniesie się do zaskakujących naszym zdaniem słów pana ministra finansów Jacka Rostowskiego. Europa w niebezpieczeństwie to główne przesłanie pana ministra Rostowskiego. To przesłanie, w którym pan minister jako oficjalny reprezentant polskiej prezydencji straszy Polskę, Polaków, straszy Europę i Europejczyków. To jest przesłanie, które pozostanie zapamiętane z naszej prezydencji. Dotychczas miałem wrażenie, że straszenie to jest domena Prawa i Sprawiedliwości, a okazuje się, że Platforma Obywatelska i przedstawiciele rządu Platformy Obywatelskiej straszą i to nie na poziomie naszym, krajowym, ale także na poziomie europejskim. Słowa pana ministra Rostowskiego, mimo pewnych symptomów mówiących o pogłębianiu się kryzysu, są za daleko idące. Są to słowa nieuprawnione, zwłaszcza, że mówi o tym, iż odpowiedzią tego rządu na zagrożenia, na kryzys jest perspektywiczna wojna i zielona karta do emigracji. Jeżeli to zostanie zapamiętane z naszej prezydencji, to nie wróży to naszemu krajowi nie tylko wielkiego honoru, ale nie wróży także perspektywy pokazywania, że Polska ma swój pomysł, że Polska ma propozycję, jak wyjść z kryzysu. Polsce nie jest potrzebny defetyzm. Europie nie jest potrzebny defetyzm. My nie możemy doprowadzić do tego, żeby zabrakło w Europie i w Polsce nadziei i optymizmu. Odpowiedzią na tą sytuację, na sytuację kryzysową jest właśnie optymizm i energia działania. Konkretny plan, którego brakuje Platformie Obywatelskiej, brakuje polskiemu rządowi. Odpowiedzią jest więcej integracji europejskiej, więcej europejskiego solidaryzmu. Niestety, nie o tym mówił pan minister Rostowski, a koncentrował się tylko na tym, że najlepiej zbudować przyszłość dla młodego pokolenia, wyjeżdżając z Polski i wyjeżdżając z Europy. Ja jestem głęboko przekonany, że my powinniśmy zrobić wszystko, aby zbudować nadzieję. Nadzieję, że w takich sprawach szczególnie ciężkich, szczególnie trudnych, powinniśmy wspólnie pracować nad tym, aby wyjść z tego kryzysu i pokazać naszą polską energię, nasze polskie działanie i nasz polski plan. Wołam zatem, panie ministrze, niech pan pokaże plan. Jaki pan ma plan, żeby Europę wyprowadzić z kryzysu? Jaki ma plan polska prezydencja? To nie może być tak, że tylko i wyłącznie ciągle straszymy, ciągle mówimy o problemach, a nie mamy żadnego pomysłu, jak wyjść z tych niezwykłych trudności. Szanowni Państwo, w dniu jutrzejszym odbywa się ostatnie posiedzenie Sejmu. Sojusz Lewicy Demokratycznej zwraca się do pana marszałka Sejmu, pana Grzegorza Schetyny z oficjalnym wnioskiem. Wnioskiem związanym z tym, aby pan minister Rostowski na ostatnim posiedzeniu przedstawił w ramach informacji bieżącej, jaka jest aktualna sytuacja i dlaczego pan minister używa takich słów, na jakiej podstawie używa takich słów. Czy to jest także podstawa do tego, żebym ja jako przewodniczący Komisji Obrony Narodowej pisał wniosek do pana prezydenta o to, aby zwołał posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, bo grozi nam wojna? Czy to ma być podstawą do budowania wspólnego działania, aby wyjść z kryzysu? Prosimy o to, aby minister Rostowski przedstawił takie dane, które nie będą rozdwojeniem jaźni, które będą spójne i będą pokazywały, jaka jest rzeczywiście sytuacja, bo być może pan minister po prostu ukrywa dane i przedstawia nam w Polsce zieloną wyspę, a w Europie grozi katastrofą.